Moment! Witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na kanale. Tym razem fajna parka, o której każdy myślał od dawna, czyli Travis Scotty jedynki Lowy. Zanim zaczniemy, pokażę wam parkę. Pokażę wam, że ta parka jest fajnie zrobiona, ponieważ ma taką obudowę, można powiedzieć. Przesuwamy to. Jest taka przeoczysta obudowa. Na niej jest kaktuszek, fragment design. Powiem wam tak, box jest naprawdę fajnie jakościowo zrobiony. Różowy papier, jak w ostatnich Travisach. I mamy parkę. Sobie może taką małą sobie zmianę. Małą roszadę sobie położę tutaj te. I wezmę sobie jeszcze drugą parkę. Dobra. Żeby tu były. No i są tutaj dwie fajne parki. Bierzemy prawego buta i zaczynamy recenzję. Ale zanim zaczniemy recenzję, bardzo was proszę o subskrypcję, like oraz komentarz. To jest naprawdę bardzo ważne. Kanał się bardzo dobrze rozwija. A żeby mieć taką motywację, to oczywiście dużo lajków, dużo subów i dużo fajnych komentarzy i pomysłów na kolejne odcinki. Więc mamy tę parkę. Małe preview było z boksem. I co mogę wam powiedzieć? Parka jest bardzo, bardzo fajna, ale na pierwszy rzut oka mi się bardziej podobała niż teraz. Przed chwilą ją przymierzałem pod około 10, czyli mój rozmiar. Myślałem, żeby nie nosić jej. Niestety nie będę jej nosił. Moim zdaniem słuch jest za bardzo biały, a to powiem wam wszystkie potem, a teraz zaczniemy od takiej overview recenzji. Więc podeszwa buta to jest taki Royal Blue, ok, oczywiście nawiązujący do tych Travisów. To powinienem wam powiedzieć, to jest w ogóle ta kolaboracja. Więc Travis Scott kolaborował, jak wiecie, z Jordanem i z marką Fragment, Fragment Design. Już mieli parę kolaboracji z Jordanem, jak i Nike. I pierwszą ich kolaboracją właśnie były te jedynki, tutaj macie zdjęcie. Ja sam je miałem i też mówiłem trochę o nich w tym filmiku, na który was też zapraszam. Więc takie niebieskie kolory właśnie symbolizują do tej pierwszej kolaboracji z Fragmentem Jordana. Więc jak mówiłem, Royal Blue podeszwa, następnie mamy taki Aging Soul, mele spoko, po boku mamy napisy i z tego co wiem, to dużo właśnie fejków ma zły napis tutaj, więc jeżeli ktoś szuka legitnych, to patrzcie po napisie. Ale uważajcie, bo to jest jeden z najbardziej fejkowanych butów tego roku, więc jeżeli ktoś by szukał legitnej pary, link poniżej, klasyk. Więc mówię wam, podeszwie, następnie mamy fajnie jakoś o skórę, to bok spoko. Mamy odwróconego słusza, takiego kremowego. Osobiście go na średnio na żywo. Przymierzałem je, jak mówiłem wcześniej, przymierzałem je i ten słusz psuje dużo. Akurat fajnie wyglądają. Myślałem, że było o wiele fajniejsze, ale z tym słuszem, takim kolorem nie podoba mi się. Z tu macie fragment logo, a na drugim bucie macie kaktusa Jacka, więc symbolizację Travisa. Na scenie mamy klasycznego słusza z napisem kaktus Jack oraz tył Nike Air. Na języku macie kaktusa Jacka, jak i fragment design. I dodatkowo macie trzy zestawy sznurówek. Takie woskowane niebieskie, woskowane czarne i woskowane różowe. Jak dla mnie chyba te kremowe, czyli te basic są chyba najlepsze, ale powiedzcie mi w komentarzach, które sznurówki są waszym zdaniem najlepsze. Jeżeli w ogóle też zastanawiacie się, to są takie Lowy OG, ponieważ jak wiecie, Jordan też ma zwykłe Lowy, takie midowe. Macie mini porównanie, typ jest trochę inny, język jest inny, no jakościowo te wypadają o wiele lepiej. Jak pamiętam, to jakiś czas temu, w sensie 2 lata temu, takie właśnie jedynki Chicago, czy Bredy, czy Shadowy, to macie fotki, były bardzo tanie, kosztowały około 100 dolarów, a teraz ceny są chyba 500 dolarów za DS-y, nie jestem pewny, ale naprawdę ceny wyskoczyły, no ale moim zdaniem serio, takie zwykłe jedynki Lowy, prawdziwe, OG, z takim grubym słuszem, są naprawdę mega fajne. Dajcie mi znać, co nie sądzicie i myślę, że to tyle. Jak zwykle, powiedzcie mi, co nie sądzicie w tych butach, dla mnie są ok, wszystkie 360 view macie jak zwykle w birolach. I co, polecam się na przyszłość, jak zawsze, wszystkie fajne pary zostawiam sobie na zamówienie, jak i zakupy na moim Instagramie oraz na mojej stronie. Są wszystkie moje social media i widzimy się za tydzień w poniedziałek. Trzymajcie się, siema. I'm curious, George, I hop in the Porsche, 5 and a horse, I'm ready for war, I'm coming for throws, to turn to a ghost, I need to know everything. Now you be surprised at the info you get is by letting them talk, so I'm letting them talk. Gotta keep quiet, maneuver in silence, then let them in. Chalk up their body, another one body that's